Cześć, witajcie. Zaczyna się sezon grzewczy. Warto się do niego przygotować. Jak przygotować do sezonu grzewczego wasze grzejniki domowe, kaloryfery? To proste. Trzy proste kroki. Nie potrzeba do tego żadnych umiejętności. Wystarczy nam zwyczajny śrubokręt. Przygotowanie grzejnika do zimy zaczynamy oczywiście od jego wyczyszczenia. To, że warto go umyć z zewnątrz, to chyba dla was oczywiste, ale od wewnątrz też warto wyczyścić grzejnik. Jak to zrobić? W większości przypadków wystarczy podważyć śrubokrętem górną pokrywę, już ją mamy zdjętą, a potem wyczyścić wewnętrzne użebrowanie za pomocą odkurzacza albo sprężonego powietrza. Tylko w tym drugim przypadku pamiętajcie, że może się trochę nakurzyć i wszystko wyleci wam dołem. Wyczyszczenie grzejnika wewnątrz sprawi, że będzie on sprawniej oddawać ciepło, zatem straty energii będą mniejsze. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego należy grzejnik w pełni otworzyć, zatem przekręcamy pokrętło regulatora na maksymalne grzanie, na maksimum, czyli w moim przypadku na piątkę. Może się okazać, że wasz grzejnik potrzebuje odpowietrzenia, szczególnie wtedy, kiedy słyszycie z jego wnętrza niepokojące bulgotanie. Jak to zrobić? Bardzo łatwo. Wystarczy nam do tego zwyczajny śrubokręt. Lokalizujemy taki element na końcu ze śrubką. Śrubkę tą lekko luzujemy, czekając aż z odpowietrznika popłynie nam woda. Proszę bardzo, popłynęła. Oczywiście przed całą operacją warto na dole podstawić jakąś szmatkę czy miseczkę, a na koniec warto tą śrubę dobrze dokręcić. No już. Widzicie, jakie to proste? Każdy z was może to zrobić, a ja życzę wam dużo ciepła. Cześć!